filmie wykorzystano materiały archiwalne oraz sceny będące rekonstrukcją zdarzeń. Bałtyk, 28 września 1994 roku. Tu Estonia. Co się dzieje, Estonia? Potrzebujemy pomocy. Jest źle. Bardzo źle. To nie był zwykły wypadek. Tylko katastrofa na dotąd niespotykaną skalę, bo było bardzo dużo ofiar. To największa tragedia, jaka dotknęła Skandynawię od czasów II wojny światowej. 852 osoby straciły życie. Ciała 760 pozostały na dnie. Prom zatonął w ciągu kilku minut. Jak to możliwe? Sugestia, że powinniśmy zapomnieć o wszystkim, nie znając odpowiedzi, jest absurdalna. Mój syn leży gdzieś na dnie Bałtyku, ale nikt nie chce powiedzieć mi dlaczego. Nadal nie wiem, dlaczego prom zatonął. Co się stało? Wypadek spowodowała najprawdopodobniej źle zamknięta furtka. Na pokładzie były materiały wybuchowe. Komisja nie wyjaśniła okoliczności. Nadal wiele rzeczy się nie zgadza. To nie była zwykła tragedia. Za nią kryje się coś więcej. Dochodzenie okazało się zawodem. Obowiązkiem rządu jest ustalić powód katastrofy. Jeśli są oczekiwania, że sprawa powinna zostać zbadana ponownie, to trzeba to uszanować. Bałtyk, 2019 rok. Młodzi dziennikarze powinni ponownie przyjrzeć się sprawie. Dopóki wrak nadal jest na dnie. Straż Morska już na nas czeka. Dziennikarze powinni przeprowadzić własne śledztwo. Co zamierzacie? Jesteśmy zespołem dokumentalistów. Kręcimy film o katastrofie Estonii. Fińska Straż Przybrzeżna twierdzi, że naruszono spokój miejsca pochówku. Nie można przejść obojętnie obok śmierci 850 osób. Prawda musi zostać ujawniona. Nie zaznam spokoju, dopóki tego się nie dowiem. Prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw. Zaraz. A to co takiego? Estonia. Katastrofa na morzu. Odcinek pierwszy. Tragedia promu. Września 1994 roku. Był bardzo ładny dzień, chociaż pogoda była nieco bardziej jesienna niż w Sztokholmie. We wrześniu skończyłam 20 lat. Pojechałam do Estonii odwiedzić ojca, który tam pracował. Dzień wcześniej postanowiłam wrócić do domu, do pracy. Miałam dużo zajęć. Kolega dostał 2 darmowe bilety na prom. Zaproponował, żebym z nim popłynął. Zobaczyć, jak wygląda kraj po odzyskaniu niepodległości. W 1994 roku byłam żądną przygód dziewczyną. Uczyłam się w kolegium biblijnym. Wycieczka do Estonii należała do tradycji. Byłam bardzo ciekawa. To była moja pierwsza podróż za granicę. Właśnie zostałem ojcem. Kilka miesięcy wcześniej przyszła na świat moja córka Wilma. Po raz pierwszy od dłuższego czasu wyjechałem z domu. Na Estonii odbywała się konferencja. Spotkaliśmy się na pokładzie jeszcze przed wypłynięciem z portu. Pamiętam, że byłem pod wrażeniem wielkości promu. To duży prom. Miał 150 metrów długości. Dla Estończyków była to nowość. Ludzie byli dumni z tej nowoczesnej, pięknej jednostki. Prom symbolizował to, co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich paru lat. To była wizytówka kraju. Tata odwiózł mnie na prom. Z parkingu zadzwoniliśmy do mamy. Miał taką ogromną komórkę. Mama martwiła się, na morzu wiał silny wiatr. Był sztorm. W Zatoce Botnickiej na całym Bałtyku. Wiało z prędkością 21 metrów na sekundę. Wjechałem ciężarówką na prom, przez przednią furtę dziobową. Kazano mi zaciągnąć hamulec ręczny. Poza tym nie zabezpieczono samochodów w żaden sposób, mimo silnego wiatru. Jakiś czas wcześniej zadzwoniła matka Jirunda, pytając, czy chłopiec może z nią popłynąć. Synek bardzo tego chciał. Nie mogłem mu odmówić. Potem często o tym myślałem. Co by się stało, gdybym się nie zgodził? Z portu. 27 września, godzina 19:15. Wejście do portu w Sztokholmie. 28 września, 9:30 rano. Czas trwania podróży 15 godzin i 15 minut. Mieliśmy kajuty na dolnym pokładzie. Pod pokładem samochodowym. Były małe, ciasne. 4 koje, bez okien, bez niczego. To miała być tania podróż. Pamiętam, że pomyślałem, że trudno się tu zorientować. Dokąd iść? Mnóstwo wąskich korytarzy. Postanowiłem spędzić noc w restauracji, a nie w klaustrofobicznej kajucie pod pokładem. Jak tylko wypłynęliśmy z portu, zaczęło mocno kołysać. Spotkałem znajomych z pracy. poszliśmy do baru z karaoke. Było tam kilka wolnych stołków barowych. Prom się kołysał. Trudno było na nich siedzieć. To był Admiral's Pub. Był wieczór karaoke. Pierwsza para, która odważyła się zaśpiewać, dostawała drinka. Znajomi uznali, że to świetny pomysł. Chcieli załapać się na obiecanego drinka, bezalkoholowego. Postanowiliśmy zaśpiewać gospel o Happy Day. Było dużo ludzi. Świetnie się bawiliśmy. Dostaliśmy darmowe drinki. Potem pożegnałam się z wszystkimi i poszłam do kajuty. Wtedy po raz ostatni widziałam przyjaciół z klasy. Około 10:00 postanowiliśmy pójść się położyć. Kolega wykupił dwie pojedyncze kabiny. Okropnie chrapał. Uznał, że mi tego oszczędzi. Życzyliśmy sobie dobrej nocy. Kabina kolegi była od strony sterburty, moja po drugiej stronie. Zbliżała się północ. Pamiętam sygnał zegarka, jak zawsze o 12:00. Tuż po północy usłyszałem dwa głośne huki. Jakby prom torował sobie drogę wśród lodu. Obudził nas hałas. Poczuliśmy, że statek się przechyla. Koja się przechyliła. W ten sposób. I w tej pozycji została. Nie należy do ludzi, którzy wybiegają na zewnątrz w samych bokserkach, ale instynkt był silniejszy. Zaraz za rogiem zobaczyłem wodę. Płynęła wzdłuż ścian. Nie wiedziałam, skąd tyle wody, ale wiedziałam, że muszę się spieszyć. Prom coraz bardziej się przechylał. Wszystko spadało ze stolików. Rzuciłem, że musimy opuścić prom. Natychmiast. Biegnąc na górę, usłyszałem alarm. Dzwonił bez przerwy. W sklepie bezcłowym na pokładzie 5 było pełno rozbitych butelek. Nagle zobaczyłem, jak jeden z dystrybutorów uderza o ścianę. Ktoś krzyczał, że wszystko jest w porządku. Zawołałem, że nic nie jest w porządku, do cholery. City Europa, Viking Estonia. Estonia, Estonia. Mayday. Potrzebujecie pomocy? Are you calling Mayday? Estonia, what's going on? Co się dzieje? Odezwijcie się. Mamy problem. Duży przechył, 20-30 stopni. Pomóżcie nam i wezwijcie też Marielle. Rozumiem, podajcie swoją pozycję. W tej chwili nie jestem w stanie. Podejmiemy odpowiednie kroki. Trudno było dotrzeć do wyjścia. Był duży przechył. Bałem się, że nie dam rady. Pamiętam, że było dużo ludzi, ale nikt się nie ruszał. Kobieta stała na kanapie i krzyczała. Widziałem, że krzyczy, ale nic nie słyszałem. Byliśmy na górze, w dużym, otwartym holu. Na końcu było wyjście na pokład. Tam wszyscy zmierzali. Było mnóstwo ludzi. Wszyscy trzymali się relingu. Jeśli ktoś się puścił, spadał i umierał. W pewnym momencie dziewczyna przede mną puściła reling. Poleciała głową w dół. Bardzo szybko. Zamknęłam oczy, nie chciałam na to patrzeć. Zobaczyłam, że reling się ugina. Wszyscy się go trzymaliśmy. 30 osób. Ktoś zwiesił się z pokładu i próbował wciągać ludzi do góry. Słyszałem krzyki na klatce. Próbowaliśmy pomóc ludziom. Gdyby nie pomoc innych, nie dałabym rady. Nagle zgasły wszystkie światła na pokładzie. Z daleka zobaczyłem inny statek. Wiedziałem, że sytuacja jest poważna, że to sprawa życia i śmierci. Miałem 26 lat i nie chciałem umierać. Miałem całe życie przed sobą. Postanowiłem się nie poddawać. Silja Europa, tu Estonia. Pomożecie nam? Sytuacja jest naprawdę zła. Wiedzieliśmy, że skończymy w wodzie. Ktoś próbował spuścić szalupy, ale przechył był zbyt duży. Szalupy się zaklinowały. Prom przechylał się coraz bardziej. W końcu położył się na boku. Stałem na ścianie. Widziałem kominy leżące na wodzie. Niewiarygodny widok. Udało mi się wspiąć na reling i wejść na bok statku. Surrealistyczne doświadczenie. Chodziliśmy po oknach kajut. Nie chciałam nawet myśleć, co działo się tam w środku. W życiu nie bałam się bardziej niż wtedy. Było zimno. Czułem metal napierający na ciało. Miałem na sobie tylko bokserki. Nagle zobaczyłem na horyzoncie świetlne punkty. To były światła innych statków. Przypomniałem sobie, że mam w kieszeni aparat. Użyłem flesza, żeby dać im znać. Wokół mnie nie widziałem nikogo. Potem na zdjęciu zobaczyłem, że jednak ktoś tam był. Mariella, Silja Europa. Tu Mariella. Widzicie Estonię? Nie, ale widzę czerwone flary. Też je widzimy, płyniemy tam. Na radarze widzę echo, 5 mil na południe. Widać flary, jakieś 5 mil stąd. Rozumiem? Fale zaczęły zalewać statek. Kapitan włączył sygnał. To znaczyło, że pora opuścić statek. Zobaczyłam przed sobą dwie dziewczyny. Jedna spytała drugą, czy może wziąć ją za rękę. Razem skoczyły do wody. Koleżanka z pracy chciała, żebyśmy skoczyli do wody. Powiedziałem, że nie, że pójdziemy na dno. Woda była bardzo zimna. Nie przeżyjemy. Potem przyszły fale. Koleżanka powiedziała, że skaczemy. Wziąłem ją za rękę i skoczyliśmy. Pamiętam, jak się zanurzyłem. Czułem, jak woda ściąga mi spodnie. To była ogromna siła. Miałem na sobie kamizelkę ratunkową. Byłem dobrym pływakiem. Nagle jednak dostałem cios w głowę i puściłem rękę dziewczyny. Kiedy wypłynąłem na powierzchnię, jej już nie było. Czułam, że utknęłam, że pójdę z promem na dno. Próbowałam się uwolnić, ale nie mogłam. Pomyślałam o mamie i spanikowałam. Nie chciałam, żeby musiała przeżywać moją śmierć. Pomyślałam też, że wszystko, czego się nauczyłam w szkole, pójdzie na marne. Nagle zobaczyłem tratwę ratunkową. Uwalniają się pod ciśnieniem. Zacząłem do niej płynąć. Oddaliliśmy się od promu. Zrobiło mi się niedobrze. Wychyliłem się z tratwy i zobaczyłem, że Estonia tonie. Statek wyglądał jak wieża kościelna. Dotknąłem ramienia mężczyzny obok i wskazałem statek. Mnóstwo ludzi tam właśnie umiera, powiedziałem. Poczułem, że dotykam jakichś lin. Wokół panowała ciemność. Zdałem sobie sprawę, że jestem pod tratwą, która przewróciła się do góry dnem. Czułem, jak ludzie próbują na nią wejść. Chciałem dać im znać, że jestem pod nimi, żeby nie zapomnieli o mnie. Tego się bałem. Musimy zwolnić. Mariela zwalnia. Nie zrozumiałem, co powiedziałeś? Jest dużo świateł, dużo szalup, boi. Na morzu? Tak, dlatego zwolniliśmy. Widzicie szalupy? Tutaj nie. Uświadomiliśmy sobie, że tratwa ratunkowa jest odwrócona do góry dnem. Nie mogliśmy rozłożyć dachu. Woda wlewała się do środka. Pomyślałam, że zamarznę na śmierć. Albo że zmyje mnie woda. W ciągu nocy fale zabrały wiele osób. Wkrótce pojawiły się inne jednostki. Włączono reflektory, szperacze. Zatrzymaliśmy się, jesteśmy blisko. Ucieszyłem się, że ludzie wiedzą, co się stało i że zmierzają na ratunek. Ale wiedziałam też, że akcja będzie trudna i niebezpieczna. Ryzykujemy, że zginą ludzie. Może podpłyniemy z boku. Trudno powiedzieć. Zatrzymajcie się gdzieś po środku. Byliśmy blisko Marieli. Ludzie zaczęli krzyczeć: ratunku, widzicie nas? Tratwa była mała, statek duży. Straszne doświadczenie. Spuszczamy tratwy ratunkowe. Może ktoś się uratuje. To jedyne wyjście w tych warunkach. Zdałam sobie sprawę, że akcja potrwa długo. Z Turku leci śmigłowiec. Wyląduje u was na pokładzie. Przygotujcie się. Szwecja wysyła kolejne dwa. Będziemy gotowi. My też. Czekamy na was. Wszystko gotowe. Dobrze. Całą noc trząsłem się z zimna, a zęby mi szczękały. Nagle usłyszałem okropny krzyk. Krzyk śmierci, który nagle ucichł. Potem nie słyszałem już żadnych dźwięków. Ale tamten krzyk śmierci zapamiętam na zawsze. Noc spędziliśmy na tratwie. W pewnym momencie duża fala zerwała dach. Jakiś mężczyzna wpadł w panikę. Zaczął krzyczeć. Nie wiedział, co się dzieje. W końcu stracił przytomność. Chwyciłem go. Trzymałem tak, żeby jego głowa była nad powierzchnią wody. Nie chciałem, żeby utonął. Po jakimś czasie poczułem, że sztywnieje. Zmarł. Odsunąłem go od siebie. ale nadal leżał na tratwie. To nie miało już znaczenia. Na tratwach było dużo ludzi. Życie od śmierci oddziela cienka linia. Czasem pęka. Rano byłam zmęczona i zmarznięta. Siedzieliśmy w wodzie po pas. Przez 6,5 godziny. Czułam się okropnie zmęczona. Było coraz więcej wody. Niemal zasnęłam. Pomyślałem, że to nie ma sensu. Że się poddam. Ale przecież w domu czekała na mnie moja mała córeczka. Potrzebowała ojca. Muszę zrobić wszystko, żeby do niej wrócić. Usłyszeliśmy śmigłowce. Niemożliwe, w takim wietrze, pomyślałem. Ale to były śmigłowce. Śmigła wzniecały wiatr. Woda pryskała na nas. Zaczęli nas wciągać. Cudowne uczucie. Dojrzeliśmy śmigłowce. Wiedziałam, że jesteśmy uratowani. Byłam straszliwie zmęczona. Usłyszałem śmigłowce i zacząłem krzyczeć, żeby o mnie nie zapomnieli. Nagle rozległ się okropny huk. Nad nami pojawił się śmigłowiec. Hałas zagłuszył krzyki. Nie słyszeliśmy siebie. To niewiarygodne zdjęcie. Postać na samym środku to ja. Jestem prawie nagi. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, czy przeżyję. Opadłem z sił. Cieszę się, że ktoś zrobił to zdjęcie. Widać na nim, jaka to była straszna katastrofa. Byłem młody, nie chciałem umierać. Tak, bez pożegnania. Tak jak ci wszyscy ludzie, samotnie w ciemności. Przejmujemy ludzi. Przygotowaliśmy salę konferencyjną. Dobrze? Po chwili poczułem uderzenie. Jeden z ratowników zlokalizował mnie. Szybko przeciął nożem gumowe dno. säger att det är grönt, du kan komma hit. Och jag vet jag... A ja leżałem i kurczowo trzymałem się krawędzi. W końcu przyciągnął mnie do siebie i objął. Tak właśnie było. Ratownik założył mi szelki i zaczął mnie wciągać. Byłem uratowany. Poczułem ulgę. Wiedziałem, że teraz już ktoś się mną zajmie. Byłem szczęśliwy, bezpieczny. To były duże emocje. Trudne do opisania. Mamy na pokładzie 6 rozbitków. Kończy się nam paliwo. Do szpitala w Obo trafiali ranni, ludzie w szoku i martwi. Śmigłowce nadlatywały jeden po drugim. Nad miejscem katastrofy krążą śmigłowce. Jest też dużo statków. Rozbitkowie są bardzo wychłodzeni. Fale sięgają 6, nawet 10 metrów. Nie wszyscy przeżyją. W ostatnich godzinach znajdujemy już tylko ciała. Ale akcja ratownicza trwa. Na pokładzie Estonii było 989 osób. Przeżyło 137. 852 osoby zginęły. Jeszcze w śmigłowcu zapytałem o mojego kolegę, ale nikt nic nie wiedział. Dopiero w domu zrozumiałem, że nie ma go wśród uratowanych. Wkrótce prasa podała nazwiska pasażerów. Jego nazwisko znalazło się na liście zaginionych. Większość z nich została tam, na dole. On także. Kiedy wróciłam do szkoły, klasa była pusta. Postanowiliśmy przestawić ławki. 13 krzeseł było pustych. 12 osób ze Szwecji pojechało na konferencję. Wróciły 3. Pewnie zbyt rzadko mówiłem mu, że go kocham. Czasem mu to mówiłem, ale nie wiem, czy wystarczająco często. Chyba nigdy nie powiedziałem mu, że jest wspaniałym chłopcem. Sztokholm, 28 września 2019 roku. Stracić dziecko to stracić przyszłość. To słowa poetki Nai Marie Ait. Kiedy 28 września 25 lat temu szedłem do pracy, cieszyłem się na spotkanie z moim 6-letnim synkiem. Stało się jednak coś strasznego. Wspominam tamten dzień jak zły sen. Nierzeczywisty sen. Dopiero wiele tygodni później dotarło do mnie znaczenie tego, co się wydarzyło. To nie był sen, ale najokrutniejsza rzecz, jakiej człowiek może doświadczyć. Stracić dziecko to stracić część siebie. Już nigdy nie powiem mu, jak bardzo go kocham. Nie odpowiem na pytania, które mi zadawał, mnie, jego ojcu. Dlatego pytam dzisiaj, dlaczego Estonia zatonęła? Co się stało? Kto za to odpowiada? Irund nie poddawał się, zanim nie uzyskał odpowiedzi. Ja też nie zamierzam. Moja dusza nie zazna spokoju, dopóki się tego nie dowiem. Dlatego nad tą tragedią nigdy nie powinna zapaść cisza. Ktoś ponosi za nią odpowiedzialność i winien powiedzieć to nam, rodzinom. Estonia poszła na dno w ciągu zaledwie kilku minut. Jak to się mogło stać? Dlaczego? Zginęło ponad 500 obywateli i nikt za to nie odpowiada. Nigdy w mojej 30-letniej karierze politycznej nie przyszło mi podjąć trudniejszej decyzji. Przechodzimy piekło. Nie chowajcie dowodów. Podejrzewam, że chcą ukryć przed nami prawdę. Wersja polska TVN. Tekst Elżbieta Frądczak-Nowotny. Czytał Piotr Dobosz. Monster.